Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Jerzy Urbach, zwany również jako Jerzy Urban, no umarł, komunistyczna uchata świnia, Goebbels PRL-u. No i on sprzedawał taką gazetę Nie. Ta gazeta Nie sprzedawała się tylko dlatego, że krwawiła. Tam byłam po prostu to taki szmatławiec, gadzinówka, zielone gazety i to się sprzedawało. No i na dzisiaj w Chicago jest taki fenomen, że właśnie takie informacje się sprzedają. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No, jeżeli piszesz jakieś posty, reagujesz, dajesz kciuki i tak dalej, no to dziękuję bardzo. Chicago, no jest to no, piękne miasto, piękne centrum, no, ale naokoło są pewne dzielnice, pewne osiedla, które w zasadzie nie powinno się wchodzić, no i tamten bandytyzm jest w sumie nieustanny. Tyle tylko smutne jest to, że kiedy powiedzmy wieczorem włączy się wiadomości z Chicago, no to zawsze tam na początku to jest zawsze jakaś informacja o tym, że niewinne dziecko zostało postrzelone jakimś przypadkową kulą, która była wystrzelona, czy parę kul wystrzelonych w samochód ojca, który trzymał właśnie to dziecko w tym samochodzie, czy policjant, który został zabity siedząc w radiowozie, czy jakiś młody czarny mężczyzna jest zabity, czy jakaś starsza hiszpańskojęzyczna kobieta szła po chodniku, czy jechała rowerem i została przyjechana samochodem, który wcześniej został ukradziony. No to jest makabra, to jest bandytyzm, to jest coś, co nie powinno się dziać. Chicago w zasadzie, no ktoś powinien to wszystko wyczyścić, a nie jest w stanie wyczyścić. Ludzie nie są zamykani do więzień, bezprawie tam jest po prostu od dziesiątek lat. Prokuratorzy są zawsze wybierani, bardzo tacy lewaccy, bardzo tacy komunistyczni, oni uważają, że zamykanie czarnych, no to jest w zasadzie rasizm, no i tam w każdy weekend w Chicago, no to jest 5, 10, 15, 20 osób zabitych, 5, 10, 30 postrzelonych i tak dalej. No i to się wszystko dzieje. No ale smutne jest to, że reporterzy, no albo może nie reporterzy, tylko właśnie hieny typu Jerzego Urbacha przychodzą i robią wywiady, wrzucają to na internet, wrzucają to do gazet, no, ale w telewizji bardzo często pokazują się wywiady z rodziną właśnie tych zabitych, ludzi, którzy zginęli w tragicznych okolicznościach. No i rodzina z reguły zawsze płacze, pokazuje smutek, żal, cierpienie, całą tą żałobę. No i zawsze bardzo, bardzo pozytywnie się wyraża o tej swojej niewinnej rodzinie, co można innego powiedzieć, ale na oczach wszystkich oglądających widać tą żałobę i cierpienie, jest jakiś taki smutek i to jest bardzo, bardzo publiczne. No ogólnie rzecz biorąc, no to to żałoba, no to bardziej jest taka publiczna, ale ten smutek i cierpienie, no to już bardziej jest takie jakieś prywatne, personalne i jest to bardziej zamknięte. Ci ludzie w zasadzie teraz, no już ludzie przestali chodzić do kościoła, przestali chodzić do jakichś zborów protestanckich, przestali słuchać nauk religijnych, czy zatracili kompletnie wiarę, no i teraz jedyne co, to zostaje telewizja, to zostaje jakiś taki show i wszyscy chcą być aktorami. No i
zawsze mówią, że potrzebują jakiegoś takiego zamknięcia, potrzebują czasu, żeby czas zaleczył rany. I jak to się popularnie mówi, no bardzo rzadko taki reporter stwierdzi, że rodzina nie chce rozmawiać, że rodzina po prostu chce to przejść wszystko w samotności, nie chciała zrobić wywiadu, ale oni ciągle są, krzyczą tam, płaczą, prawie jak zawodowe płaczki na jakichś takich żydowskich pogrzebach. Bardzo często proszą czy mówią, żeby ci mordercy zgłosili się, żeby ci niewinni ludzie jakoś byli pomszczeni, czy żeby sprawiedliwość stała się zadość. No bardzo często w walkach gangsterskich również rodzina wychodzi mówi, że ci młodzi ludzie zginęli. No ale bardzo często to są porachunki gangsterskie. No i o 3 czy 4 nad ranem, no to jeszcze nigdy tak nie było, żeby o 3 czy 4 nad ranem coś dobrego się stało w ciemnych ulicach. No i ten żal i cierpienie kompletnie zrobiło się publiczne. Kanały telewizyjne to mają bardzo często, specjalizują się czy w mafii, czy specjalizują się w sporcie, czy w jakichś sprawach legalnych, sądowych. Na teraz w Chicago dużo ludzi wyspecjalizowało się właśnie w tym, że są dziennikarzami pogrzebowymi, czy śmierci. No jest to smutne i przykre, no bo w zasadzie ludzie nie powinni oglądać tych, którzy cierpią, którzy mają taki wielki smutek i żal, wygodnie z sofy popijając jakieś tam wino czy koniaczek. To, że to się wszystko zrobiło publiczne, to jest jakieś takie kultura terapeutyczna. Ludzie właśnie potrzebują jakichś takich w wykolejonym sensie, bo cała ta wiara i religia, która została usunięta, to została nie tyle usunięta, co zamieniona środkami masowego przekazu. No i wszyscy ci terapeuci to zawsze mówią, nie ma co tego przyciskać, nie ma czego ukrywać, nie ma co się nie pokazywać, trzeba po prostu to wyładować, pokazać, wyrzucić to wszystko na stół. No i teraz taka sytuacja jest, że wszyscy wyrzucają na stół, no ale to nie tylko ludzie, którzy stracili bliskich, bardzo często wyrzucają na stół, jak jakaś zespół sportowy przegra, to oni po prostu tam się załamują kompletnie i wszystko wyrzucają na stół dla odmiany, jak wygrają, to płaczą jakoś niekontrolowanie. Ludzie nie potrafią utrzymać swoich jakichś takich emocji w normalnych jakimś zakresie, tylko wszystko jest w zasadzie rozstrojone. To zabicie religii, zabicie wiary w społeczeństwie doprowadza do tego, że ludzie nie wiedzą, co jest dobre, co nie jest niedobre, no i nie mają ograniczenia. No i teraz to wszystko jest po prostu na maksimum, w takim stopniu, że aż nie do uwierzenia. No ten czas goi rany, te zamknięcie po tych wszystkich dramatycznych, traumatycznych wydarzeniach, no zawsze będzie jakoś tam, to się zamknie, jakoś to się zagoi, ale to nie jest tak jak ludzie tłumaczą. No to każdy to przechodzi w różny sposób, śmierć kogoś tam naokoło rodziny, to zawsze jest tragiczne. No jest to circle of life, jak to mówią, czyli
koło życia. Także życie to kręci się naokoło. I ludzie no muszą czuć jakieś zamknięcie i to się wszystko zagaja. No, czy ta telewizja w Chicago robi dobrą robotę? No nie, chyba nie za bardzo. Czy ktoś zazdrości tym dziennikarzom, że są właśnie takimi dziennikarzami pogrzebowymi? No raczej nie. Także te wszystkie sytuacje są niepotrzebne i dramatyczne, no ale Chicago, tak jak i wiele innych miast, mogłoby coś zrobić, coś innego niż to, że przyzwyczaja swoich obywateli, swoich mieszkańców do takich codziennych dramatów, do czegoś takiego, co nie powinno się w ogóle dziać. Ludzie, którzy giną tam, no to są przecież ojcowie, synowie, jacyś kuzyni. To wszystko jest bardzo dramatyczne. No ale co oni robią w niektórych miejscach, kiedy to się dzieje, nikt nie rozważa. Nikt tego nie pokazuje, że to bardzo często są gangi, że to są jakieś kryminalne sytuacje. Jest tylko dosyć śmierć. No, oglądanie cierpienia innych na ekranie wielkiego telewizora, no to jest dosyć no, nieprzyjemne. To jest prawie że groteskowe. To trudno powiedzieć, że to powinno być zabronione, ale to nie jest prawidłowe. No. Tyle tylko, że ci manipulatorzy, ci wszyscy macherzy od reklamy wiedzą, że jak jest krew, no to są ogłoszenia. Jak są ogłoszenia, to są pieniądze. Także ludzie to oglądają, to co chcą, co czują, że lubią. No, tak, także Jerzy Urbach sprzedawał te dziadostwo właśnie, krew i najróżniejsze tego rodzaju rzeczy, dlatego że ludzie tego chcieli. No ale to nie powinno tak być. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Też szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Nie dajcie się oszukać Bidenowi i jego oszustom. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No daliście się oszukać oszustom, także teraz już nie dajcie się oszukać oszustom i głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.